trudnej walce w Zakopanem. No bardzo trudny rywal, bo nie widzieliśmy praktycznie jego walk, a nie chciał oddać tego zera w rekordzie. Tak, na pewno rywal był wymagający, niepokonany, tym bardziej, że nie wiedzieliśmy, co prezentuje, więc dopasowaliśmy tak naprawdę taktykę na bieżąco w ringu. No nie wiadomo było, czego można się spodziewać. Ja w sumie tak liczyłem na to, że będzie świetnie przygotowany i tak jak jego trener wszyscy wspominali, będzie ciężka walka. No nie ma łatwych walk tak naprawdę w tym boksie. Każdy zawodnik chce wygrać, tym bardziej, że był niepokonany i tak jak wspominałeś, nie chciał oddać tego zera w tym rekordzie. Po każdej twojej serii on oddawał praktycznie każdą twoją serię. Też opuszczałeś często lewą rękę, więc on tam czasami tam prawy sierpowy wpadał z jego strony. Tak, cały czas nad tym pracuję, żeby te ręce wysoko trzymać. Trenerzy mnie na to uczulają i cały czas nad tym pracuję i tak już widzę, zauważam postęp, że te ręce już coraz wyżej trzymam, ale no zdarza się, tak jak wspominałeś, takie mankamenty opuszczania z tego boksu chyba olimpijskiego, że te ciosy tak nie ważą, a tak naprawdę w tych rękawicach no każdy cios czuć i każdy zawodnik jest twardy. Pod względem kondycji to te 6 rund było rzeczywiście chyba najtrudniejsze w swojej dotychczasowej karierze na zawodowstwie. Tak, zgadza się. Coraz trudniej. Po prostu dobieramy przeciwników, żeby nabierać doświadczenia, żeby z każdej walki był trudniejszy przeciwnik, aż doprowadzą mnie te walki do tych najważniejszych walk, jakim są, wiadomo, tytuły i pasy. Liczysz na walkę jeszcze w tym roku? Tak, nie ukrywam, że chciałbym zaboksować. Ja jestem gotowy i po prostu no, chcę często, z dużą częstotliwością wchodzić do ringu i żeby po prostu ten rytm był, wiadomo, szybko, z walki na walkę, jestem gotowy. No, to występ w Gliwicach jest realny? Z tego co tam się orientuję, jest realny. No, o to trzeba pytać tak naprawdę promotorów. Liczę, że dostanę szansę i pokażę się z dużo lepszej strony, gdzie już te emocje na pewno będą troszkę mniejsze i będzie chłodna głowa. Okej, no właśnie, bo chciałem zapytać, czy ty jesteś siebie dzisiaj zadowolony? Ja na przykład widziałem dużo chęci, troszkę chyba zgubiony plan taktyczny. Tak, chęci było na pewno więcej niż ten plan taktyczny. Wiadomo, że tak walk wygrany się nie ocenia, ale my chcemy po prostu, żebym doskonale, perfekcyjnie te walki toczył w dobrym rytmie. Cały czas się uczę. To jest dopiero... też od tego są te pierwsze walki, prawda? Tak, to jest moja druga, szóstka, więc szybko chcę już na ósemki za niedługo wskoczyć i te dłuższe dystanse boksować. Okay. Cały czas to będzie tak wyglądało, że przygotowujesz się na wyspach, walczysz w Polsce? No na razie tak, na razie przygotowuję się na wyspach. No wiadomo, nie ukrywamy, tam mam sparring partnerów mega, mega doświadczonych, mistrzów świata i nie tylko, więc no nic, tylko sparować z nimi i uczyć się od nich. Chciałbym podziękować wszystkim moim sponsorom. Sklep E-Forma, Reha Medica. Kurczę, teraz mi tak wyleciało. Nie mamy czas, można się zastanowić. Maćkowi Kaczówce ze Strefy Urody. No, wszystkim ludziom, którzy mnie wspierają tak naprawdę i dokładają tą cenną cegiełkę mojej rodzinie, mojemu kuzynowi Łukaszowi Maksymowiczowi. Wszystkim, no naprawdę, wszystkim, którzy dokładają tą cegiełkę. Jeszcze chyba niewiele osób wie, że ty masz narożnik brytyjski, tak? Tak, w moim narożniku jest Paul Mann i Errol Johnson. Wiesz. Czy przełożyli cegiełkę do tego zwycięstwa? Na pewno, przygotowania na wyspach dużą cegiełkę dołożyli. Dziękuję.